Witam serdecznie na kanale, jestem Demon. Chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Frostpunka. Przyjrzyjmy się na początek, co my tutaj mamy, na czym tutaj zakończyliśmy sobie, bo tak szczerze powiedziawszy nie pamiętam dokładnie, ale tak, tu mamy hangary na pewno do przebudowy, czyli tak, tutaj dwoje tu do tych hangarów pójdą, do kuchni, o ile dobrze pamiętam, tu miał być automaton. Tak jest. Tu miał być automatą, mamy sporo magazynów, ale pamiętam, że magazyny też chcieliśmy przenieść stąd, żeby się tych magazynów stąd pozbyć i je umiejscowić sobie tutaj. Mamy cztery rdzenie parowe. Chcemy automatona jeszcze, czy gdzieś potrzebujemy automatona? Kopalnia węgla jest automaton, tutaj były też kopalnie węgla. Tutaj są ludzie, ale tu jest im ciepło, czy moglibyśmy wprowadzić dwa automatony też do tych kopalni? Mamy tak. Tu jest automaton i tu jest automaton, czyli tutaj jest spoko. Tu jest automaton i tu jest automaton. Dobra, no to jeden automaton jak najbardziej. Tak, jeszcze jeden automaton. W ten sposób. Chcemy mieć jeszcze jeden automaton. Dobra, i pójdźmy sobie gierkę, bo z tego co widzę, to zaraz nam dojdą zwiadowcy do miejsc, które chcielibyśmy sobie ogarnąć. A no i oczywiście, żebym nie zapomniał, to zachęcam do subowania, do łapkowania, jeśli wam się podoba. Niech kanał się rozrasta, niech dociera dalej do kolejnych widzów. Kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o pojawiających się odcinkach. Oraz zapraszam na Discorda, na którym pojawiają się informacje o live'ach na Twitchu. Są tam też informacje też o odcinkach, także tam akurat macie na Discordzie wszystko w jednym miejscu. Takie skondensowane, jeśli byście chcieli na przykład wbić, zobaczyć co się dzieje, to serdecznie zapraszam. No i dobra, nie przedłużajmy, tylko pójdźmy sobie, tych zwiadowców ogarniemy. Dobra, oczekuję. Dotarli nam do nas dzieci i pracownicy i są chorzy, ale mamy miejsce dla chorych, także ty oczekujesz. Dobra. I teraz moment, bo z tego co pamiętam, to tak, z tej strony idzie ta burza chyba, więc wyślijmy tutaj ludzi. Tych zwiadowców najpierw, a za sekundę, no dosłownie za sekundę w sumie nam dojdą kolejni, bo wy idziecie czy wracacie? Wy wracacie chyba, nie? Nie, wy dochodzicie tutaj, okej. Okay. Dobra, no ma to sens. Dobra, oczekujecie. Aha, bo ja was tu puściłem, żeby tu iść. Dobra, no to tutaj po ludzi znowu w takim razie. I dobra, jak my stoimy z prawami i jak my stoimy z w adaptacji? Dodatkowe racje dla chorych, prawo do pojedynków, dom uciech, bimber. Bimber byłby całkiem fajny, bo każde posiłek nieznacznie obniża niezadowolenie. Jedzenie zupy powoduje mniejsze niezadowolenie. A zupy? A my nie mamy zupy, więc teoretycznie bimberku, no możemy nie... Aha, nie patrzymy na dokumenty. Teoretycznie nie chcemy. Cmentarza nie potrzebujemy, bo nie mamy na razie żadnych zmarłych. Znaczy tutaj, no tutaj już też poszliśmy wysoko, bo publiczna pokuta. Zastanawiałem się też nad tym obrońcą, tak jak było w poprzednich odcinkach, ale... No tu nieznacznie zmniejszy niezadowolenie, tak? Wzrośnie niezadowolenie jednorazowo, ale każde użycie zmniejszy niezadowolenie, czyli tak jakby oni się później do tego przyzwyczają. Ale no ja też chyba tego nie chcę brać, tak mi się wydaje. Tutaj chociaż chciałbym odblokować i chciałbym się dowiedzieć co tu jest. To może to po prostu przetestujmy, weźmy to, bo wzrośnie niezadowolenie, no trudno. To jest niepopularna decyzja i kontrowersyjne prawo wprowadziłem, no okej. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie to wynagrodzimy. Proszę bardzo, spadnie niezadowolenie teraz, jeśli to użyjemy. Mamy tutaj oczywiście automaton. Automaton nie potrzebuje mieć ciepłego, żeby to pracowało. Dobra, za ile wy mi to ogarniecie? Dobra, przyspieszmy na dwójeczkę, żeby sobie czas już troszkę leciał. Chociaż jeszcze, moment. Gdzie są te domy? Szpital. Pacjenci? Macie jedzonko, bo mamy na tyle jedzonka, żeby to wam dać. Pub. Gdzie tu są te domy uzdrowień? Jest. Pacjenci. Dopiero idziecie na leczenie. Tutaj. Tu nie mam pacjentów. 38, czyli tak. A tu w lecznicy też nie ma pacjentów. Gdzie ja mam jeszcze? Dom opieki. W trakcie leczenia. Aha, bo to są ci ciężko chorzy. 20 ciężko chorych, 10 tutaj, a 8 idzie tu dopiero.
tak? 2, 4, 6, 8, 9, 38. No dobra, no miałoby to sens. Tu jest 10, w szpitalu jest 10, no i w tym domu 20. To jest łącznie 40. Czemu tak? Dzieci mam do leczenia. Kurczę, zbudowany nowy automaton. Czy ja mówiłem, że ja będę chciał dwa automatony, tak? Mówiłem, że dwa będę chciał. Tak, ja mówiłem o dwóch automatonach. To zróbmy jeszcze jeden automaton. Puśćmy tutaj automaton, to możemy wyłączyć. Czy ja w dobrym miejscu pójdziemy? Tak, to jest to. Palnia. I tu też wprowadzimy automaton, gdy się zrobi. Dobra, myślę, że jest ok na ten moment. Przyspieszmy sobie troszkę czas, bo już noc się będzie zbliżała. Aha, i nie mamy technologii. Technologia. Dobra, co my tu mamy? Ocieplenie mamy wszystko zrobione. Chociaż nie, domy też są ocieplone. Ocieplenie placówek medycznych. To może by mogło być spoko. Ocieplenie kuchni jest mi niepotrzebne, bo automatony tam pracują. Wydobycie węgla mogłoby być większe. Ocieplenie baraków zbieraczy też mogłoby być to dobrą opcją. I później wydobycie i też ocieplenie, co? Można byłoby to tak zrobić chyba. Zróbmy to tak. Ocieplimy sobie na razie te baraki zbieraczy. Ze względu na to właśnie, że... Weźmy tu węgiel na górze. Jeden głodujący? Jeden głodny. Dobra, to jest spoko. I tutaj pacjenci. Czemu tu mi pacjenci nie idą do leczenia? Też troszkę tego nie rozumiem. Jest minus 70, jak to wygląda? Jest, chociaż jest noc, to w sumie zapomniałem o tym, że jest noc. Dobra, polećmy sobie do momentu. Czy to automaton nie pracuje w końcu? Nie pracuje. Aha, czyli nieważne, czy jest tak, czy jest tak. Ale i tak musi być ciepło, żeby automaton tu pracował, tak? Dobrze rozumiem? Zaraz to ogarnę, bo... to miałem baraki chyba gdzieś. No, gdzie te baraki są? To są dwa baraki. A, jeszcze grzejnik może być odpalony, także jest ok. Mamy 6, to jest mega ciepło tutaj. Mamy też na tyle węgla, więc nie oszukujmy się. Chociaż czwarty poziom bary, czy ja potrzebuję na ten moment? 3, 7, 8, o 3 do góry, więc jest przyjemnie. Może być. Może być na ten moment, nie? Jak my wyglądamy w ogóle ze zużyciem? To nie za dobrze. Nie za dobrze. Czyli będziemy musieli w takim razie teraz zrobić coś w stylu... Ale panie, czemu pan tu nie pracuje, co? Nie może pracować. Dlaczego nie przeżyjemy tego? Dobra, spokojnie. Cena przetrwania. Wszyscy ci ludzie są poważnie chorzy i skrajnie wyczerpani. To cud, że jeszcze żyją. W ich kryjówkach śniegu jest tylko odrobinę cieplej niż na tym lodowatym pustkowiu. Nie przeżyją nawet jednego dnia, jeśli natychmiast nie zabierzemy ich do miasta. To oczywiście zabieramy ich do miasta. Ile mamy w ogóle miejsc do spania jeszcze? Wolnych. 126 aż wolnych łóżek jest. No to spoko. A czemu ja w ogóle... Tu są hangary myśliwe. Czemu ja te dwa hangary stąd zniszczyłem? Nie pamiętam, co ja tu chciałem postawić. Kurczę, no, nie pamiętam, co ja tu chciałem postawić.
Mogłem postawić jeszcze jeden węzeł grzewczy, ale... Ale dobra, zróbmy to inaczej w takim razie. Czyli tak, tu jest automaton już, to dajmy tu automaton. Dajmy tu grzejnik. Tu wyłącz. Daj mi tu ludzi do pracy. A co, z grzejnikiem też jest za zimno? Nie, no będzie 4, czyli będzie na minus 1. Będzie zimno? Tak, będzie zimno. Czyli ocieplenie kuchni. Kolejne drzewo technologii. Ocieplenie kuchni byśmy chcieli. Żywność, modernizacja. Chociaż modernizacja szpitali też byłaby spoko. Placówki medyczne. Dajmy to ocieplenie kuchni. Skoro już pokazuje nam, że jest jednak problem z tym, no to... Weźmy tu drewno i stal. Racje żywności. Mamy dużo miejsca na to akurat. Dobra, polećmy sobie. Zamarzających mamy? Kogo? Dlaczego mamy zamarzających? O co chodzi? Nie z tych, naprawdę tutaj? Nie no, już działa grzejnik. A, bo nie mamy ty. Jezu, zapomniałem. Dobra, nie mamy już zamarzających. Fajnie, podoba mi się to. Obóz Wulka. Kolejni ocalali. O, mamusiu. Szczyt sceptycyzmu. Zmierzacie w złym kierunku. Naukowcy biorą nas za uchodźców, a kiedy opowiadamy im o naszym mieście, wyglądają na skonsternowanych. Jest chyba zbyt blisko burzy, żeby ją przetrwać. Cóż, możecie porozmawiać o tym z Nansenem, o ile zdołacie go znaleźć na południu. Naukowcy zakończyli pracę w tym miejscu. Moglibyśmy ich przekonać, żeby się do nas przyłączyli i pokazać im miasto. No zaprowadźmy ich. Mówiłem, że będziemy wszystkich prowadzić do domu. O kurcze. Aha, ja nie mogę tutaj zajrzeć w ogóle. No to miasto Tesli, panowie, będziemy tu rozbierać powoli to, jak mi tutaj dojdą. Ciekawy jestem, za ile to mniej więcej się wydarzy, ale jak te punkty będą już zamarznięte, no to będziemy musieli niestety, ale zrezygnować już z tego, z miasta Tesli. No dobra, tego się powiem szczerze, nie spodziewałem, że to tak będzie wyglądało tak szybko. Dobra, pójdźmy tak szybciej, to... O, czy tu ten automaton pracuje? Pracuje. Dobra, to panowie tutaj. Teraz możecie iść. Tak? Jest chłodno, ale możecie już pracować. Spoko, podoba mi się to. I teraz co ja chciałem zrobić? Modernizacja lecznic? No wszyscy będą mi teraz chorzy przychodzić chyba, nie? No to nie mam za bardzo czego. A ten regulator przeciążenia, ale to dwa dni przed tym, przed końcem. Węgiel, bo z tego co pamiętam, węgiel zdecydowanie chcemy zrobić sobie lepszy. No, tu nam się fajnie podniesie temperaturka, będziemy mogli zejść na niższy poziom. Okej, to będzie spoko. W takim razie przyspieszmy trochę czasu. Czemu to jest 0%? Ale automaty pracuje paliwko. No dobra, tak, fajnie nam się zaczynają leczyć wszyscy. Także jest spoko na ten moment. Nie jest nigdzie zimno. Zwiadowcy, okej, dotarli. Uratowano ocalałych. Uratowaliśmy wszystkich ocalałych, których znaleźliśmy w znanych nam schronieniach. Niech Bóg ma nas... Niech Bóg ma w opiece pozostałych. Aha, okej. Dobra, dobra. Tylko teraz tak, my chcemy jak najszybciej pójść w tą stronę zdecydowanie, ponieważ... tylko pytanie, czy tu? Tutaj chyba byśmy chcieli iść. No właśnie, stąd pójdziemy tu. Ej, zobaczcie, już się robi niebezpiecznie. Musimy tu obserwować cały czas. Myślę, że nawet jak ten punkt już nam złapie, no to nam wygląda jakby było w ten sposób szło. Więc chociaż no ten punkt mogłoby też złapać jeszcze. Jeszcze zaczekajmy.
Bo te parowe nam się przydadzą rdzenie zdecydowanie, choćby nawet, żeby te kopalnie węgla sobie ulepszyć. Dobra, pójdźmy, przyspieszmy. Oczywiście szpitalu możemy dać rację, bo dopiero idziecie na leczenie. A tutaj? Halo, panowie. Idzie na leczenie. Tutaj nie ma pacjentów. A w domu opieki? Nie, tu. Tu jest dom opieki. Dziecko. Idzie na leczenie, idzie na leczenie. Mhm. Czyli oni mi dopiero przechodzą stąd tutaj, tak? Na to wychodzi. Dobra. I ten węgiel jeszcze raz. Trzeci poziom. To już aż 3 rdzenie kosztuje. No ale badania aż tyle nie kosztuje, więc możemy sobie to zbadać na spokojnie. Ile zostało do burzy 5 dni. Jak to tu wygląda? Nie wygląda źle jeszcze. Przyspieszmy sobie czas w nocy. Dobra, i to prawo, które mnie interesowało. Co to jest na samym końcu tam u góry? Nowa wiara. Nowa wiara. Po wprowadzeniu nowej wiary każdy, kto ośmieli się wątpić, zostanie napiętnowany jako wróg na wróg wiary. Wszyscy muszą bez reszty poświęcić się naszej sprawie. Kto się nie przyłączy, zostanie zmiażdżony. Nadzieja już nigdy nie będzie stanowić problemu. Londyńczycy będą musieli wyrzec się swoich poglądów. Powstanie miejsce publicznych egzekucji. Część Londyńczyków umrze. Niektórzy będą walczyć przeciw temu prawu. Część z nich zginie. No więc zdecydowanie tego prawa nie chcemy. Jako tako ten obrońca prawdy. No, my tu już się za króla teoretycznie mianowaliśmy, żeby każdy na nas, wiecie, no ufał i tak dalej, wyznawał. Może nie wyznawał nas, ale właśnie tam to nowa wiara to byłoby, gdyby nas wyznawał. Ładna matka, kapitanie, zgłosiła się do nas pewna kobieta. Prosi o więcej racji żywnościowych, ale kucharze twierdzą, że dostała już należny jej przydział. Błagam, kapitanie, mówi kobieta drżącym głosem. Twoi ludzie nie mają złych intencji, ale musieli się pomylić. Potrzebuję dwóch racji, jednej dla mnie i jednej dla mojego chorego dziecka. Dwie racje żywnościowe to nie jest jakoś dużo. Dajmy jej to, jasno, że tak. Wiem bardziej, że jak to dla dziecka ma być, mam nadzieję, że to nas nie oszukuje w żaden sposób. Dobra, przyspieszmy czas, bo tu nam dojdzie ekipa. Fajnie, 19 nowych ludzi nam doszło. No i my byśmy chyba chcieli tutaj pójść. Obóz Kompas, tu też będą ludzie. I obóz Meteor, tu też będą ludzie. Ha. Dobra, no ale wejdziecie w tą stronę. Tam idą nasi, więc weźmiemy sobie, o, już kolejny punkt za Mars. Weźmiemy sobie tu punkt. Nie wiem, czy nam się tu coś jeszcze dalej odkryje. Mam nadzieję, że już nie, bo będzie problem. A czy mamy w ogóle jakieś szybsze... Mamy jeszcze szybsze... Kurczę. Też mogłem to zrobić. Nie pomyślałem troszkę. Dobra, pójdźmy czas. Pójdźmy sobie czas. Niech leci do samego rana. Czemu mi się zatrzymało? 5 rano? Ze względu na to? Chyba nie. Musimy się przygotować, jeśli chcemy mieć jakąkolwiek szansę na przetrwanie. Jak mamy sobie poradzić z tak potworną siłą? No poradzimy sobie, panowie. 5 dni zostało i zostało nam... Już możemy chyba obniżyć poziom... O 7, nie? Tak, spada temperatura, to my obniżamy poziom pary na 3. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Jak to wygląda teraz? Świetlica znośnie. Na świetlicach może być znośnie. Czy ja tu potrzebuję? Nie potrzebuję. I tu też nie potrzebuję. Tu jest automaton, więc wyłącz. A może włączmy na razie godzina 8. O właśnie. I teraz sobie. O, co my tu mamy? Zamieszki wywołane kradzieżą żywności. Kapitanie, zbadaliśmy rozbieżność między zużyciem surowej żywności a liczbą posiłków podawanych w kuchniach. Okazało się, że kucharze kradną jedzenie. Ludzie są wściekli. Złapaliśmy jeden złodziei, no tak średnio odmieniona, jednego złodzieja. Powiedzieli, że chcieli zaopatrzyć swoje rodziny, zanim burza przerwie produkcję żywności. Ale... A dobrze, bo ja mam jedną kuchnię, w której pracują ludzie. Niech strażnicy pilnują, bo tu się nic nie stanie. My nie chcemy wyrzucać, ani nie chcemy też, żeby kradli dalej, tak? Więc niech strażnicy ich pilnują.
Poza tym ja bym nawet chciał teraz tych ludzi stąd wywalić, a włączyć, wrzucić tu automaton. Co tam się znowu stało? Mamy tych. Doszli do wulkanu, to idziecie teraz tu. Ten punkt już też został zamarznięty. Dobra, tu nam idzie transport, więc rozbierzmy obóz terenowy i panowie, wy też już wracacie, bo już chyba nie zdążycie mi wysłać żadnego kolejnego. Więc wy wracacie. Ile wy będziecie stąd wracać? Takie pytanko moje. 16 godzin wracacie. Więc muszę też dzień jakoś przed z tej kopalni zebrać ludzi. Dobra, ulepszenie sań zwiadowców, zdecydowanie, bo możemy nie zdążyć wszystkich punktów. Zostało nam tylko 4 dni. Chcemy później po tych szybkich saniach opracować technologię prawdopodobnie tego przeciążenia, nie? Tak mi się wydaje. Jeszcze musimy racje żywnościowe. No, to będzie też wyzwanie. Ale mamy bardzo dużo... No właśnie. Będziemy mogli zrobić jedną parową i jedną doskonaloną. Będziemy mieć 5 rdzeni. No, zdecydowanie tak. Tylko teraz tak, hangar myśliwych, bo mamy na tyle ludzi. Ja właśnie nie wiem, czemu ja tutaj to usunąłem stąd. Nie pamiętam, co ja tu chciałem postawić, naprawdę. 3 więcej. Czy mi 3 więcej wystarczą? Jest jeszcze jedną kuchnię, moglibyśmy postawić sobie na przykład tutaj, bo jest ciepło. Może tutaj nawet postawmy. Tu będą mogli pracować ludzie. Teraz tak, wydobycie węgla. Zdecydowanie chcemy przebudować jak najszybciej jedną udoskonaloną tutaj. Drugiej udoskonalonej niestety, ale nie po... A, 2 rdzenie mi to zabiera. No tak, bo jeden rdzeń był na zbudowanie. Dobra, to zróbmy 2. Jak najszybciej. Mamy chorych jeszcze. Szpital, pacjenci. Proszę bardzo, jedzonko dla was. Tutaj dom opieki, pacjenci. Nie mamy tu pacjentów. A bo tutaj mogą chyba ciężko chorzy tylko być leczeni, tak? Pytanie tylko, dlaczego właśnie oni się nie leczą? Czemu to wszyscy siedzą w tym domu opieki? Troszkę nie rozumiem. Są ci ciężko chorzy, tak? Ale ciężko chorzy chyba mogą być też leczeni w domu uzdrowień, tak? Chyba, że nie. No na to by wychodziło, że nie. Dobra, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, mamy tu, coś tam się stało. Aha, dobra, dotarli zwiadowcy tam, gdzie trzeba. No i lecimy tutaj, tak? O, to tu jeszcze mogłem chwilę pobyć, ale na pewno już by mi chyba kolejnego rdzenia nie dali rady wydobyć. Tak mi się coś wydaje. Dobra, no i tutaj fajnie nam to będzie działało. Tu mamy kuchnię, to też puśćmy sobie ludzi. Automaton, halo? Aha, jeszcze miałem sprawdzić, bo skoro tu pracuje automaton teraz i tu też pracuje automaton, tak? To tu mam powyłączone i grzejniki mam wyłączone. Dobra, dobra. Dobra, to mamy zrobione. Dodatkowi zwiadowcy na koniec? No nie, zrobimy to ogrzewanie chyba. Chyba, że poczekamy do 2 dni. A jakaś optymalizacja jeszcze czegoś? Leczenia, na pewno. Więc zróbmy sobie to, ile nam tu zostało. 4 dni, to jeszcze jest spoko jak na ten moment. Wy panowie, postrzępione skały, stali węgiel. No dobra, spadajmy. Ruiny podziemnej bazy cuchną siarką. Zapewne dawniej było to ciepłe i bezpieczne schronienie, ale teraz zapuszczanie się dalej wiąże się z poważnym ryzykiem. Przeczesując ruiny, znaleźliśmy aktówkę z podpisem Nansena. Wewnątrz znajdują się interesujące schematy. Zabierz projekty technologiczne. Zyskamy użyteczną technologię. Okej. Obserwatorium Nansena. No to tu chcemy jak najszybciej teraz się dostać, tak? Bo tu już będzie... Będzie mróz. Pytanie, co wy macie za układ układ bezpieczeństwa generatora?
ten punkt od razu nam się odblokuje? A my to musimy zrobić przecież. Regulator przeciążenia, no właśnie. Nie, to my musimy... Musimy tu zrobić. Ciekawe, czy jeśli bym przyniósł sobie to badanie, to czy by mi to badanie też się automatycznie zaliczyło? Przetestujemy to w sumie. Dobra. Puśćmy sobie... Czemu tutaj tak mało ludzi jest w ogóle? Przygotowuje się do polowania. Aha, okej. Dobra. Tylko teraz tak, znowu więcej jedzonka byśmy chcieli. Musimy sobie... przygotować tego 3468 aż jedzenia. Ile mamy miejsca w ogóle na jedzenie? 4350, no to 1000 więcej, no to mogłoby to wystarczyć, no ale w 4 dni musimy przerobić aż jedzenia tyle. No zobaczymy, jak będzie wyglądało. Mamy jeden rdzeń parowy, będzie jeszcze jeden, będą dwa rdzenie, czyli możemy jeszcze jedną kopalnię węgla w takim razie postawić. Jak to u nas wygląda? 3000 więcej. Czy my byśmy mogli jeszcze coś zrobić? Obniżyć jakąś temperaturę gdzieś, gdzie nie potrzeba tego. Okej. Okay. W lecznicy i tak nikogo nie ma. Czekuję. Obóz kompas, zbadaj. No i zaprowadźmy oczywiście standardowo z powrotem. Czy tu są jeszcze jakieś obozy? Nie. Nie ma tu już obozów. Dobra. Dobra, wpuśćmy sobie ten rdzeń parowy z powrotem do bazy. A nie, czekaj, już nie mamy rdzenia parowego. Okej, nie mamy już rdzenia parowego, czyli nie postawimy sobie kolejnej. Ocieplenie placówek medycznych. Zrobimy to, wydobywanie węgla. Czyli tak, no to możemy tą bazę terenową... Aha, to mi pozyskuje węgiel. Tamtą drugą bazę terenową możemy sobie już rozwiązać. Zdecydowanie. Dobra, obserwatorium Nansena. Ten solidny budynek mógł przetrwać nawet surową arktyczną zimę. W środku roi się od wysokiej klasy przyrządów naukowych. Obóz wydaje się jednak opuszczony. Kolejne projekty jakieś technologiczne. Znaleźliśmy list pozostawiony przez Nansena i jego współpracowników. Trudno przewidzieć natężenie nadchodzących mrozów. Zapewne pobiją wszelkie rekordy. Wiatr o sile 10 stopni. Prąd strumieniowy zdaje się słabnąć. Wraz z wysokością. Później pogoda powinna powoli się poprawić. Kierujemy się w stronę tej apokaliptycznej burzy, aby potwierdzić nasze przypuszczenia. Żegnajcie, niech Bóg ma nas w opiece. Czyli mamy dwa plany przy sobie. I tu już się robi niebezpiecznie. Pytanie, czy tak? Czy my wracamy? Wracamy. Nie wiem, czy ja tu zdążę po ten obóz. 14 godzin. Chłopaki wracają. Myślę, że oni od razu polecą po obóz. Tu jeszcze są dwa punkty później. Żeby mi tylko tu żadnych punktów już nie wywaliło. No nie wiem, zobaczymy. Może się jakoś uda to zrobić. Drewna mamy pełno, węgla mamy pełno, to może zróbmy jeszcze jakieś baraki, nie baraki, zbieracze. Składy zasobów. Oj. Tak. Dobra. Dobra. I te hangary może jeszcze bym zapostawił z kilka na żywność. Nie wiem, czy mi się wyrobimy, tak szczerze powiedziawszy. A mamy na tyle ludzi, żeby nam chodzili, nie? Żeby nam zbierali to jedzonko. Mamy też na tyle materiałów, więc... Wydaje mi się tą dobrą opcją. Niech nam to wszystko zbudują. O, coś nowego, proszę bardzo. Co my tu mamy? Złowróżbni pijacy. Kapitanie, kilkunastu pijanych mieszkańców wyszło na ulicę i zaczęło uganiać się za kobietami. Krzyczą, że powinniśmy się jeszcze zabawić, zanim wszyscy zginiemy w trakcie burzy. Co powinniśmy z nimi zrobić? Wygnajmy ich. No to trochę nie. Odeślijmy ich do domu. Są odesłani do wytrzeźwienia, ale ich defektyzm
defetyzm wpłynie na poziom nadziei i niezadowolenia. No ale to też jest dziwne, bo... Znaczy, no odeślemy ich na pewno. Ale dziwne... O, jak nadzieja spadła. Przecież ja im nie dałem bimberku. Skąd mają bimberek? Kurczę. Ale nadzieja spadła bardzo. W takim razie... Nasza świątynia... Proszę bardzo... Niech mi się to robi. Czy ja mam jeszcze jakieś automatony niepracujące? Nie, mamy też jeden rdzeń parowy. Musimy się dobrze zastanowić, na co ten rdzeń parowy wydać. Myślę, że może być to na automaton, gdy będzie jeszcze zimniej, bo tu będzie o jeden poziom. To już będzie 70, 80, to już będzie minus 90. Więc automaton może nam się przydać. Ale zostawmy jeszcze... piąta rano. Nie wiem dlaczego, ale teraz o godzinie 5 rano mi cały czas się zatrzymuje ten czas. Nie wiem dlaczego. Dziewięćdziesiąt na godzinę węgla. Jeszcze raz. Optymalizacja węgla. No bo ten węgiel, kurczę, na 4 dni. Jak, ale automatony będą mi cały czas pracować, tak? No, mamy bardzo duży. Spoko, podoba mi się to. Dobra, to też niech się zrobi. A czemu tutaj ta droga jest zbudowana? Okej. Okay. Dobra, spoko. Złapało nam drogę. Złapało nam drogę. Dobra, możemy wysłać tutaj pracowników kolejnych, żeby nam przynieśli trochę jedzonka. Od godziny oni 18 dopiero pracują, tak? Tak. Zwiadowcy z oddziału numer 10. Bezpiecznie wrócili do miasta. Możesz rozwiązać oddział zwiadowców? No raczej nie. Ile mamy w ogóle miejsca jeszcze? Bo dużo nam osób przyszło. 70 wolnego miejsca, więc jest ok. No i wy ruszycie... Tu. Kurczę, ten mróz. Nie wiem, czy my do tego meteora dotrzemy. Chociaż... A jak widzę, jak idzie burza, to burza tamtędy chyba nie idzie, idzie chyba tutaj. Nie wiem, czy te punkty będą też zamrożone. Zobaczymy. 10 godzin, może zdążymy tam dojść. Nie wiem, nie jestem pewny. Także przyspieszmy sobie trochę czas. Ile mamy jeszcze czasu? 3 dni. Dobra, mamy też zrobioną technologię na ten węgiel. Moglibyśmy też retortę sobie wziąć. Żeby było jeszcze więcej węgla, tak? Przerabiać drewno powoli na węgiel, bo tu mamy za dużo też tego węgla. Znaczy retorta potrzebuje węzła, znaczy tego, nie węzła, tylko rdzenia. Chyba nie, bo tu nie pokazane jest w ogóle, że jest potrzebne. Później modernizacja tartaków. Dobra, zróbmy też tą retortę, no w razie czego. Będziemy mogli sobie ze stali zabrać automatony i do retorty wprowadzić. Zwiadowcy oddziału numer 9 bezpiecznie wrócili do miasta. Możesz rozwiązać oddział zwiadowców w balonie obserwacyjnym. Aha, i to są dodatkowi zwiadowcy. Czy możemy powołać jeszcze jeden dodatkowych zwiadowców. Dobra, dobra, moment. Czyli tak, jedni idą tu, drudzy idą tu, a trzeci pójdą tu. Tu panowie. I damy sobie kolejnych, którzy też pójdą sobie tu. Się tu rozdzielą, bo chciałbym zdobyć te 3 punkty. Mam nadzieję, że tam dalej, no coś może jeszcze gdzieś wyskoczyć nam jakiś punkt. No, tak niebezpiecznie bym powiedział troszkę. Tak troszkę niebezpiecznie się robi. Ale mamy duże zapasy wszystkiego. Aby tylko burza nie potrwała dłużej. Zapas żywności gotowy. Aha, okej. Okay. No ale to i tak będziemy mieć jeszcze więcej jedzenia. Tak na wszelki wypadek zrobiłem te hangary. Jak z tym węglem? Cały czas mam 7700. Czy my jesteśmy w stanie jeszcze jakoś udoskonalić to wydobywanie węgla? Chyba nie. Wam tu jest ciepło, mam nadzieję, co nie? Dobra, o 3 poziomy aż. W sumie można dać im, znaczy wyłączyć po prostu te grzejniki. Co? Tak jest im gorąco. No właśnie. Tak jest im gorąco. Tam grzejnik musi być. To no, nie. Pytanie, czy tutaj jest potrzebny... Aha, bo tu nie są w obu. Dobra. Tu możemy chyba wyłączyć. Tak, możemy powyłączać. Tu niech będzie ciepło.
skład zasobów. Nie, dom uzdrowień. Dobra, te domy uzdrowień też niech sobie będą jeszcze. I tutaj nie potrzebujemy żadnego ocieplenia. Nie wiem, czy... Nie no, w tych młotach to sobie wezmę, włączę. Właśnie, możemy młoty jeszcze ulepszyć przecież, tak? Możemy jeszcze młoty ulepszyć, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, młot węglowy i to chyba nie wymaga od nas niczego. No właśnie, także to sobie też zrobimy. Chociaż też będziemy potrzebowali miejsca znowu na węgiel. Ale tu sobie zakończymy odcineczek i burza, jak widzicie, przyjdzie za 3 dni. Czyli prawdopodobnie w kolejnym odcinku już będziemy z burzą walczyć, tak mi się wydaje. A na ten moment ja oczywiście dziękuję za oglądanie. Łapkujcie, subujcie, jeśli wam się podoba. Kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o pojawiających się odcinkach oraz zapraszam na Discorda, na którym pojawiają się informacje o live'ach na Twitchu. Na Discordzie macie też oczywiście pojawiające się odcinki. Tam macie tak naprawdę wszystko w jednym miejscu, więc warto wbić, warto sobie tam być. Możecie tam też gadać, rozmawiać, oczywiście jakieś propozycje dawać swoje. No i tak dalej, wiecie, o co chodzi. Także zapraszam tam serdecznie. No i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Hello!